Wygląda luzik. Jak to wygląda, Ray? Wygląda okej. Jak to wygląda, Charlotte? Sama nie wiem, co robię. Co? To po co bierzesz się za moją grzywkę, jak nie wiesz, co robisz? Mówiłeś, że wszystko jedno. Kiedy ci tak mówiłem? Z 10 minut temu, kiedy wysiadłam z windy, a wy skakaliście i krzyczeliście: łańcuch fryz, 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 łańcuch fryz. Hej, będziemy sobie ciachali włosy. Laserami! Wchodzisz? Nie umiem obcinać włosów laserem. To wszystko jedno! To spoko. Łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz, łańcuch fryz. Nie było tak. Właśnie, że było. Komu wierzysz, Charlotte? Swojej dziurawej pamięci? Czy trzem gościom, którzy całą noc grali w gry jedząc lizaki? Ta, to nie był trudny wybór. Ta, dokładnie. Lizak menu! Może lepiej patrz, gdzie laserujesz. Ty lepiej patrz, gdzie laserujesz. Co tam jest? Nic. Nie, pisnąłeś. Nie, nic tam nie ma. Nie. Ej, sios, takie pytanie. Masz coś może na porost włosów? Co? Spokojnie, mam tu coś. Krem na porost działa cuda. Od wielu lat stosuję go na bokach i z tyłu głowy. Jakaś instrukcja użycia? Tak, jest masa instrukcji, ale nie mam na to czasu, bo spóźnię się na kolację z wielkostopem. Hej, no, stop. Co? Wielkostop? Ten z wielkimi stopami? Tak. Ten wielkostop? Ten wymyślony stwór, który mieszka w lesie? Jaki wymyślony? Chodził z moją siostrą. Co? A siostra chodziła z wielkostopem? Tak, ale nic z tego nie wyszło. On chciał mieć dzieci, ona nie. Ale zawsze lubiłem tego kolesia. Możemy iść z tobą? Tak, super, proszę, dobry pomysł, proszę. Nie lubię mieszać kumpli z pracy z kumplami z... O nie, proszę, nie, proszę, nie, zabierz. No dobra, chodźmy na te kolacje z wielkostopem. Tak! Yeah! Ale nie przynieście mi wstydu, okej? Okay? Ja niczego nie obiecuję. Alarm się włączył. Idziemy na kolację z wielkostopem, 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 z wielkostopem. Ej, ten krem na porost włosów działa. Dobrze wygląda. O, ekstra. To mnie trochę martwi. Nie dotykaj mnie. Trzeba to nakładać w rękawiczkach, tak było w instrukcji. Nie przekazałeś mi instrukcji. Okej, okay, krok pierwszy. Nie drap się w uszy. I co? Ścios. Gdzie wielkostop? Ta, łazimy w kółko całe 4 minuty. Ty chyba nie znasz wielkostopa. Spoko, zaraz go ściągnę. Wielkostop! Zaraz tu przyjdzie. Skoro miałeś wrzeszczeć, to po co wyciągasz telefon? Żeby zrobić wam zdjęcie, jak on się zjawi. Chyba jeśli się zjawi. Czekamy tu już całe 5 minut. Zaczynam myśleć, że ty go wcale nie... O, wyszło świetnie. Ludzie, wielkostop istnieje. Jest przystojny. Żartuję. Miło was poznać. Więc to jest o, Henryk. O, znam tego gościa. Henryk Hart, pseudo niebezpieczny. Jest luz. Co? Wielkostop zna mój tekst. A? No pewnie, że znam. Ścios bez przerwy mi o was opowiada. Co? Tak, ty jesteś Charlotte. Ścios twierdzi, że jesteś jeszcze mądrzejszy od niego. A, co? To prawda. Jasper. Tak. Mistrzu. Wielki. Jak ta dziewczyna z uczuleniem? O, zablokowała mnie. Piszę do niej, ale mi nie odpowiada. Nie, przestań. Ale super fota. A ostatni, lecz z pewnością nie najgorszy. Hej, a to jest ten koleś. Ty musisz być tatą Henryka. Tatą Henryka? Chyba żartujesz. To jesteś tatą Jaspera? Jestem Ray, pseudonim Kapitan. A, Kapitan! Jesteś nowy w kryjówce Ściosa? W kryjówce Ściosa?